No, tak. Ale jak zrobić to tutaj? Ale czekaj dalej, czy potrzebujesz na niego dodać coś do się białego. Takiego. Na białe już od dłuższego czasu było fajnie, że dole. Cześć, witajcie moi drodzy, w dzisiejszym materiale przedstawię wam najlepsze momenty dnia dzisiejszego CSGO. I tak jak zwykle mam dla was giveaway jeszcze na kostkę Good Night Brightwater Minimalware. I aby wygrać trzeba subskrybować kanał z dzwoneczkiem, polubić ten materiał, zalajkować mój fanpage, zafollowować mnie na moim nowym Instagramie, bo jeszcze nikt mnie tam nie followuje, oraz napisać komentarz z godziną, o której oglądasz ten materiał. Napisz także w komentarzu ładny one tap, a ja przypnę w serduszko. I standardowo 500 łapek i kolejny materiał już jutro. I tutaj z tego miejsca pozdrawiam 5 osób, które polubiły mój film, mianowicie Sebastiana, Kubę, Dawida, Nikodema i Pawła. To oni wysłali mi SS na fanpage, jeżeli chcesz się tutaj znaleźć, to już wiesz co zrobić. Dodatkowo każda łapka to 1 cent więcej do następnego giveawaya, także trzymaj się i cześć. Fast cat setup that will throw Cold Zera and Taric into the meat grinder. That could be Glock's inbound and an instant gush. They're trying to take down Cold, but he's just gonna pop a couple noggins. Oh, no. Bonding taken. And Nuki to follow suit. Poor guy, never had a chance. They continue on, and Cold Zera gives a fairly easy job. Stewie pressured in lower, not for long. He's going to get rid of Angel quite easily. And even Nuki walking back in. Stewie, he does get a 2K after all. He's not done with that, though. Oh my god, Stewie. That's the AWPs reign supreme. The beginning of this round, regardless. I like the setup straight from the get-go. Wardell even repositioned towards Cat. Given a second chance versus Flamey, but he doesn't have the support yet again. Steel now here to help, and that's gonna be even further damage. The Ops take all five frag. The bomb is out there, ready and waiting. A missed shot here for MSL. This might give somebody the round. He sprays on it, almost takes him down. And now the bomb in possession of somebody. This is a huge turnaround. He got the ace in the last round. Now he's trying to see if he can save his team once again. The bomb is down, and he's just got his back turned. He's mind reading MSL right now. He's got his crosshair in position and it's ready and waiting. MSL trying to sneak in. One or two bullets should be enough. MSL trying to crouch and he knows he's got pretty much one shot at doing it, and somebody gonna win the round. What on earth just happened? Nico is gonna be gone down and now it's just AZ. That CSET 75 looked incredible. He's trying again, looking for a headshot. Oh my god, does he have any more bullets left? No, he's out. He's got to find another weapon, got to find any pistol, and he's just running for it. He's making as much noise. He knows he's being chased down. There's the AK, and he can recover. Oh my god, he goes for the fight! AC! He gets the kill! The quad comes through, out of bullets, and he finds the rifle anyway. Four in this game so far. His AWP, I mean, you focused on Mertz with the AWP to go against Guardian, but oh, that's beautiful. Freiburg turns right back into it. These players on A should be prepared for the exit. Sure enough, it's confirmed. Get right clears the bottom of ladder, so now he should be able to fall back down a second time. And doing so, wins this when round. Some of the lower tier teams end up playing against them. Yeah. They actually play way worse than they could because there's like that fear factor of playing someone who's at the top of the world rankings. And ooh, that's a great headshot on Debris. Yeah, they need to hit a site fast. It's probably going to be A at this point, and they're already wasting time wrapping through hell. Rops is here. Chris J's up in heaven. They might have the lockdown here. Mousesports could win this round from time, and Rops has already dropped Hobbit, making it a double finding a Dren outside. The wrap through heaven has yet to come through, and the two players in main have got to make it work. Doji's done exactly that. Two big frags and a Molotov to cut off Rops, but he pushes through it. He's burning alive, sitting in the fire, and he's already found one. It's a repeat from the previous round, but this time he's done it. Mir walks into his crosshair and Rops finds all four. Fajnie, fajny granat. Tata musi być. Tata i starsy pewnie z konekta. Są starsy. Dostał strzała w ciało. Kurwa. Kurwa. Brawo. Woo! I am planting the bomb. Bomb has been planted. Go. One city, flash city. This is toughy. Last tunnel. Mid now. Mid. Don't pick. Nice. Take. Take off. Oh. Tunnel, how the fuck? We got the bomb.
za murkiem. No może, ale chyba. Domek flash. Ratujcie. Zratuj sobie. Nice. Boiler, boiler jeszcze ten boiler z bombą. Nice. Bomba. Leży, jeszcze jeden mit. Ale dostał fliczka. Dobra, ja jestem snajper, jestem czołowy, dancer. Witam Czubak, witam, witam. O fuck. Ale dobija! Poszło. Monster. A bloko... Dobrze, że mnie zauważył w ogóle, nie? Zostaw te firanki! No normalnie, macie stopy. Zero, zero, wynik Ela, kosy kurwa. Czekaj, a czy 6-6 będzie? Nie przed sobie. Nie przeglądam. Headshot! Czeka taki chyba shot z Bartłomiej. Let's go! Headshot! Zrób shota, kurwa. Proszę. Jesteś na streamie? Zrób to, no. Zrób shot. White box. Thank you, brother. Big hit. Ja pierdzielę, co to był za ejsik, nie? Ten zawodników Terror, tutaj oczywiście z Techiem, no Sarge świetnie walczy, czwarty frag! I czy to będzie Ace Sancha? No widzimy, że jak na razie skampiony, no nie trzyma się zbyt dobrze, 57 HP teraz Czacz nadciąga. Sancha cały czas spokojnie patrzy w swoją stronę, nie podpala się, nie chce tego piątego fraga na siłę. I ten piąty frag i tak wpada na jego konto, mamy 9-6 dla zawodników z Ameryki, dla Muffin Lightning. No już naprawdę wydawało mi się, że nie będą w stanie rundy dociągnąć, tak? Dobra. One second hit, guys. Okej. No siemaneczko. One more banana. Ty, jeszcze to przegramy, ja się nie spotkam, nie? Liczyłem każdą pestkę, którą... Zabijcie? No? Właśnie się zastanawiam, kto cię dojechał. Fuck you, bitch, mama, bo... Da shut up! You're toxic, fucking toxic, polski, kurwa! Shut the fuck up, fuck yourself! Pussy! Pussy! Fucking toxic idiot! Ja pitole. Drop me! Тупо обоссал чувака, хорош. Да я. Хорошо, все, все. Ура, ура. Пантай, хедшот, хедшот. Хедшот, хедшот. Ладно, на бента. Так, ховайся, Данилюш. Может быть, плеци. Зараз с горой. Пику, да, не знаю. Плеци, кратко. Курва, не слышал я с этого донейта. Co myślisz o obecnym składzie w YouTube? Sporo pozdrawiam. Dzięki za dalka lewe, co myślę? Czemu? A kto będzie piąty? To musiał ci podejść. No trudno. Ale to szkoda, że nie wchodzicie. Tam wszyscy rzucacie granaty, to leży, jeszcze ktoś się headshota nie potrafi spalić. Nie, granaty nie było nic w sumie. Czy gramy jutro kwalifikację do Epic Center? No pewnie zagramy. No ale to wiem o tym, robiliśmy to, że możemy na rzeczy pociąć na bandaże. No, tak robiliśmy. Ale jak robiliśmy to wczoraj. Ale czekaj dalej, czy potrzebujesz na improvise? Zadaj się białego. Coś takiego.
No biały już od dłuższego czasu był chyba niezadowolony z gry w Virtusach, chociaż tam od dłuższego czasu tak zapowiadał trochę odejście. Masz dwa miejsca więcej niż normalnie. Aha, czyli tak Virtus Pro, jak zaczynasz, to tonący okręt i każdy chce tego okręta wyskoczyć. Możesz pociąć i wiesz, zrobić sobie większy ten,